Ludzie często powtarzają, żeby mieć silne ramiona i mocne barki, trzeba chodzić na siłownię i ćwiczyć na profesjonalnym sprzęcie. Pewnie słyszeliście te brednie już wiele razy. Jeśli macie do dyspozycji hantlę i płaską powierzchnię, możecie wykonać efektywny trening ramion i barków w domu. Pompki przy ścianie. To łatwe ćwiczenie, które wzmocni nie tylko ramiona i barki, ale również klatkę piersiową. Poza tym to świetna rozgrzewka. Wyprostuj ręce, połóż dłonie na ścianie i stań na palcach, ze stopami rozstawionymi na szerokość ramion. Zegnij łokcie i napieraj na ścianę. Wytrzymaj w tej pozycji jakiś czas, a po chwili odepchnij się z powrotem. Zawsze zachowuj prostą posturę. Wykonaj od 15 do 20 powtórzeń. Wiosłowanie sztangielkami podparte na klatce piersiowej. To ćwiczenie rozwija mięśnie ramion i górnej części pleców. Połóż się twarzą do dołu na ławce skośnej lub innej nachylonej powierzchni. Wyciągnij ręce ku dołowi, trzymając w każdej dłoni sztangielkę albo dużą butelkę mleka. Zepnij łopatki i przesuń łokcie w tył, żeby wykonać ruch wiosłowania. Zrób małą pauzę i powróć do pozycji początkowej. Unoszenie sztangielek w opadzie tułowia. Weź do każdej dłoni hantel, pochyl biodra i delikatnie ugnij kolana, utrzymując jednocześnie wyprostowany kręgosłup. Podnieś ręce na boki z dłońmi skierowanymi do wewnątrz. Zrób 7 powtórzeń, a następnie wykonaj ćwiczenie kolejne 7 razy, ale tym razem skieruj dłonie na zewnątrz. Ostatnie 7 ruchów postaraj się zrobić ponownie z dłońmi zwróconymi ku sobie. Spróbuj jednak podnosić ręce do przodu, a nie do boku. Ramiona powinny cały czas pozostawać stabilne. Pompki na podłodze. Połóż się na ziemi lub macie do ćwiczeń i ułóż dłonie pod ramionami. Powoli podnieś ciało z podłogi, prostując ręce. Nie blokuj jednak stawów łokciowych na samym końcu tego ruchu. Wykonaj 15-20 powtórzeń. To ćwiczenie wpływa korzystnie nie tylko na bicepsy, tricepsy i barki, ale także na klatkę piersiową i mięśnie pleców. Francuskie wyciskanie sztangi łamanej na ławce skośnej. Połóż się tyłem na ławce skośnej lub innej nachylonej powierzchni z hantlami w dłoniach. Ręce rozstawione na szerokość ramion i uniesione ku górze. Powoli zegnij łokcie, ściągając ciężarki w dół w kierunku skroni. Nie ruszaj ramionami, aktywne mają być tylko przedramiona. Po kilku sekundach ponownie wyprostuj ręce. Wykonaj 3 serie po 12-15 powtórzeń każda. Uważaj, żeby na początku nie przesadzić ze zbyt ciężkimi hantlami. Pompki w staniu na rękach. Do zrobienia tego ćwiczenia wystarczy ściana. Obróć się do niej plecami i przykucnij. Następnie powoli i ostrożnie połóż na niej stopy. Wędruj po ścianie nogami ku górze, aż osiągniesz wyprostowaną pozycję. Uważaj, żeby nie stracić równowagi. Rozłóż dłonie na szerokość ramion i opuszczaj ciało, uginając łokcie. Gdy twoja głowa znajdzie się bardzo blisko podłogi, zacznij ponownie rozprostowywać ręce i wróć do pozycji początkowej. Wykonaj tyle powtórzeń, ile jesteś w stanie. Uginanie ramion z hantlami. Zepnij łopatki, łokcie przybliż do tułowia, a dłonie skieruj do przodu. Podnieś ciężarki do podbródka, uginając stawy łokciowe i angażując bicepsy. Zrób 4 serie po 10-12 powtórzeń. Pompki tyłem na krześle. To ćwiczenie wzmacnia tricepsy. Podeprzyj dłonie na stabilnej powierzchni za sobą. Może to być krzesło, sofa lub ławka. Ugnij kolana, tworząc kąt 90 stopni. Powoli obniżaj ciało, uginając również łokcie. Następnie powróć do pozycji początkowej. Wykonaj jak najwięcej powtórzeń. Zotman, czyli uginanie ramion z hantlami. Ta wersja jest podobna do standardowej wersji ćwiczenia. Chwyć hantle w obie dłonie, skieruj je do siebie, a ramiona niech przylegają do boków ciała. Trzymaj łokcie przy tułowiu i podnieś ciężarki do brody, tak aby dłonie były skierowane ku twarzy. Teraz wykonaj nadgarstkiem obrót o 180 stopni, żeby dłonie ukierunkowały się na zewnątrz. Obniż hantle z powrotem do wyjściowej pozycji. Zrób 4 serie po 10-12 powtórzeń. Unoszenie sztangielek bokiem.
Stań prosto ze stopami rozstawionymi na szerokość bioder i z ciężarkiem w każdej ręce. Dłonie powinny być skierowane ku ciału, a łokcie lekko ugięte. Podnieś ramiona do boków, aż znajdą się w pozycji równoległej do podłogi. Zrób krótką pauzę, weź wdech i opuść ramiona do pierwotnej pozycji. Powtórz ćwiczenie od 8 do 12 razy. Boksowanie z cieniem. Przyjmij pozycję stojącą, a nogi ustaw nieco szerzej niż rozstaw ramion. Jedna stopa wysunięta do przodu. Delikatnie ugnij kolana i wyprostuj jedną rękę, jednocześnie zginając drugą. Powtarzaj ten ruch, zmieniając pozycję dłoni i stóp, jakbyś uderzał pięściami w powietrze. Baw się tak długo, aż poczujesz zmęczenie. Wyciskanie sztangielek w pozycji siedzącej. Usiądź na krześle lub na sofie, trzymając proste plecy i chwyć w dłonie dwa ciężkie hantle. Ręce powinny być zgięte w łokciach, dłonie skierowane do przodu, a stopy oparte pewnie na ziemi. Powoli podnoś ramiona, jednocześnie je prostując i przyciągając wewnętrzną stronę stawów łokciowych do głowy. Obniż ciężarki do ułożenia wyjściowego. Wykonaj od 8 do 12 powtórzeń. Ta pozycja zapobiega kołysaniu się i opadaniu ciała, dlatego możesz skorzystać z jeszcze cięższych hantli. Podciąganie sztangi w opadzie. Połóż ciężarek na podłodze przy płaskiej, podniesionej powierzchni. Umieść lewe kolano na podparciu, tak by łydka była ułożona równolegle do podłoża. Prawa noga, lekko ugięta w kolanie, powinna pozostawać na ziemi. Lewą dłoń połóż na podpórce, ale niezbyt blisko kolana. Z kolei prawą ręką, skierowaną do wewnątrz, chwyć sztangielkę. Pociągnij ją w górę, trzymając blisko ciała. Następnie obniż ciężarek do pozycji wyjściowej, ale nie kładź go na ziemi. Zmień stronę i przećwicz również lewe ramię. Zrób 10-12 powtórzeń na każdą stronę. Pompki z odwrotnie ułożonymi dłońmi. Podeprzyj się na podłodze wyprostowanymi rękoma. Dłonie rozłóż na szerokość ramion, a nogi wyciągnij za siebie. Napnij ciało. Brzuch nie powinien ci zwisać. Ustaw dłonie w odwrotnej pozycji, tak aby palce wskazywały na twoje stopy. Spróbuj wykonać 4 serie pompek po 12-15 powtórzeń każda. To ćwiczenie wymaga wygimnastykowania oraz siły, więc jeśli nie dajesz rady, po prostu zrób zwykłe pompki. W trudniejszej wersji intensywnie pracuje zewnętrzna część tricepsów. Podciąganie. Do następnych dwóch ćwiczeń będziesz potrzebować drążka. Zawieś się na nim nachwytem, rozstawiając szeroko ręce. Bardziej rozlegle niż na szerokość ramion. Podciągnij się tak wysoko, aż dotkniesz drążka klatką piersiową lub chociażby się do niego zbliżysz. Następnie opuść ciało w kontrolowany sposób, bez rozpędu. Powtórz ćwiczenie tyle razy, ile zdołasz. Oczywiście bez stawiania stóp na ziemi. Podciąganie na drążku pod chwytem. Główna różnica pomiędzy tymi dwoma wersjami ćwiczenia polega na tym, że tutaj nacisk przenosi się bardziej na bicepsy. Chwyć drążek dłońmi skierowanymi do siebie, rozstawiając je węziej niż na szerokość ramion. Dolna część pleców powinna być lekko wygięta. Podciągnij się tak, aby dotknąć brodą górnej części drążka. Trzymaj łokcie blisko ciała i po kilku sekundach się obniż. Powtórz ćwiczenie tyle razy, ile ci się uda, tylko bez dotykania podłoża. Podnoszenie hantli w siadzie pochylonym. To ćwiczenie działa na tylne partie ramion. Usiądź na krześle i pochyl się, niemal dotykając klatką piersiową kolan. Chwyć hantle i złącz nogi. Plecy mają być proste, a dłonie powinny kierować się ku sobie. Delikatnie zginaj łokcie i podnoś ręce aż do momentu, gdy będą ułożone równolegle do ziemi. Nie kołysz tułowiem ani nie wychylaj ramion do tyłu. Możesz przez to nabawić się urazu pleców. Zatrzymaj się na moment i powoli opuść ręce z powrotem do łydek. Szczupaki. Wypchnij biodra do góry, tak aby całe ciało utworzyło kształt odwróconej litery V. Obniż ciało w ruchu przypominającym nurkowanie, ale trzymaj nogi prosto. Zginaj łokcie, aż osiągniesz pozycję, w której czoło prawie dotyka podłogi. Zrób wydech i się podnieś. Wykonaj tyle powtórzeń, ile jesteś w stanie. To ćwiczenie mocno angażuje mięśnie barków, górne partie ramion oraz pleców. Uhu! Jeśli dowiedzieliście się czegoś nowego, polubcie ten filmik i podzielcie się nim ze znajomymi.
Tutaj macie propozycje następnych, które też Wam się spodobają. Klikajcie i oglądajcie. Pozostańcie po jasnej stronie życia.